możemy powoli zaczynać. Tak, mamy mikrofony, się dzielimy. Każda z pań ma? Chyba tego nie oddam. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie bardzo serdecznie i moje cudowne ekspertki, gościnie panelu. Panel nie jest łatwy, jak na tę godzinę. Godzina już jest taka, że jesteśmy po wielu cyklach różnego typu paneli. Tematy od sasa do lasa, wszystkim się kobiety zajmują i zajmują się kobiety także funduszami unijnymi. I chciałabym trochę, żebyśmy porozmawiały o tym, jak zapewnić perspektywę równości w wydatkowaniu tych funduszy unijnych, czyli jak realizujemy jakieś projekty albo samorząd, biznes, organizacje pozarządowe, administracja planują jakieś projekty. Jak tę perspektywę równości, w szczególności z racji, że jesteśmy na Kongresie Kobiet, to perspektywę równości kobiet i mężczyzn, czyli tak zwany gender mainstreaming. Jak tę kwestię uwzględnić? O czym trzeba pamiętać? Na co zwrócić uwagę? A jakie są wyzwania z tym związane? Może jakie projekty w ogóle wchodzą w grę? Funduszy unijnych mamy sporo w Polsce. Zanim o tym, to najpierw przedstawię moje cudowne ekspertki. Zaprosiłam do panelu fantastyczne osoby, które w tematyce albo równości, albo praw człowieka, albo z kolei funduszy unijnych właściwie wiedzą wszystko albo prawie wszystko, bo mam wrażenie, że ciągle coś nas zaskakuje, więc nie ma tak, że na jakieś odpowiedzi tutaj dzisiaj nie znajdziemy. Może się tak zdarzyć. Mamy tylko 45 minut. Chciałabym zrobić tak, żebyśmy mogły też odpowiedzieć ewentualnie na wasze pytania, wątpliwości albo postawić sobie jakieś pytania. I tak, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. Justyna Białczak z Instytutu Miast Praw Człowieka, organizacji, która podjęła się też popularyzowania wytycznych Agencji Praw Podstawowych w komisji. Witam, Justyno. Brawo. Magdalena Dziubek-Grudzińska, od 20 lat urzędniczka w administracji państwowej, specjalistka od funduszy unijnych. W ostatnim czasie podjęła się sporego wyzwania, jakim jest zaangażowanie się w kwestie Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Brała udział w negocjacjach dotyczących tej perspektywy unijnej i nie napisała o sobie, ale ja też wiem, że jest przedstawicielką w ECOPie, czyli organie doradczym Komisji Europejskiej do spraw zasady partnerstwa. Czasami o niektórych funkcjach chyba nie jest źle, że powiedziałam. Brawo dla Magdy. Tak, czasami się ktoś nie pochwali, a nie wiem, czy można o tym powiedzieć. Fantastyczne ekspertki. Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan. Małgosia i zresztą za chwilę kolejna gościni. Sporo różnych dokonań i działań. Właściwie jesteście od początku w monitorowaniu, ale ja przedstawię, żeby nie było żadnych wątpliwości. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku, jeśli dobrze tu mam zapisane, pracuję w Konfederacji Lewiatan. Zastępczynią dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Reprezentuje środowisko przedsiębiorców w różnych ciałach i gremiach, grupach roboczych. W POKL-u, czyli kiedy to był program operacyjny Kapitał Ludzki, było coś takiego w komitecie monitorującym, pracowała, a w programie operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój również w prekomitecie i w grupie roboczej do spraw zatrudnienia i integracji społecznej. I co ważne, z naszej perspektywy też grupy roboczej do spraw realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. To było też w POKL-u, jeśli dobrze tu mam też. Dzięki. I oczywiście specjalizuje się w tematyce Europejskiego Funduszu Społecznego, co jest ważne na potrzeby naszych dzisiejszych prac. Brawo dla Małgorzaty. Marzena Chmielewska, również ekspertka Konfederacji Lewiatan, też absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektorka w Konfederacji Lewiatan Departamentu Funduszy Strukturalnych. Podobnie jak Małgorzata brała udział w komitetach monitorujących już w latach 2004-2006. Obecnie i co ważne też Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. To się kiedyś tak pięknie nazywało, ja ten skrót tutaj znam. Również program operacyjny Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, a teraz FENG, czyli Nowoczesna Gospodarka, czyli Innowacje.
I jeśli dobrze tu mam zapisane, to również przedstawicielka pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Organie Doradczym. Już nie. Dobrze, to już mniej aktualne. Okej, tak napisali. No i brawa. Najwyżej jeszcze oczywiście uzupełnicie coś z waszych afiliacji, bo na potrzeby różnych wypowiedzi czasami trzeba powiedzieć, skąd o czymś wiemy albo nie wiemy. Sporo o funduszach unijnych w mediach. Ja mam wrażenie raczej o tym, że jakichś pieniędzy nie ma albo że są, to w zależności od tego, kto ma jaką perspektywę i o co walczy i na co pozyskał, czy to z tych starych tak zwanych pieniędzy, czy może już z tych nowych, ale z jakichś zaliczek. Nie chciałabym wchodzić w takie różne dywagacje, ale na pewno fakty są takie, że mamy zawartą umowę partnerstwa w kontekście wdrażania polityki spójności na nową perspektywę unijną 2021-2027, właściwie plus dwa lata. I to ma być szacunkowo 350 miliardów złotych, już powiem w polskich kwotach, bo oczywiście umowa jest w euro. No i mamy te pieniądze zapisane w Krajowym Planie Odbudowy, 106, właściwie prawie 107 miliardów złotych w dotacjach, dodatkowe 52 miliardy w pożyczkach, może jeszcze o tym najwyżej nasza gościni Magdalena o tym powie więcej, ale są dodatkowe jeszcze fundusze, Horyzont, program SERF, czyli wartości, różnego rodzaju programy. Tych programów krajowych mamy 8, 16 regionalnych. W samych regionach mamy 153 miliardy złotych do zagospodarowania. I takie pytanie otwarte na początek, które chciałam wam zadać. Jak my w ogóle planujemy skorzystać z tych pieniędzy? Czy wy, pracując w różnego rodzaju, może najpierw skieruję właśnie pytanie do ekspertek w komitetach monitorujących, czy w tej nowoczesnej gospodarce, jakie są pieniądze i na co, czyli właściwie jakiego typu projekty możemy przygotować? A Magdalenę poproszę właśnie, czy w tym Krajowym Planie Odbudowy są też pieniądze i na co? Żebyśmy trochę przybliżyli, na co są pieniądze? Halo? Słychać? Ta nowoczesna gospodarka padła. Więc ja nie przygotowałam liczb, proszę mi wybaczyć. Ale tak na oko, to jest to, jeżeli chodzi o projekty dla przedsiębiorców, bo tymi ja się zajmuję przede wszystkim w Konfederacji Lewiatan, na innowacje, badania i rozwój. To jest moja specjalizacja. Gosia zajmuje się głównie projektami na edukację, na kompetencje i na rozwój kwalifikacji. Tak można to podzielić, prawda? I w tych projektach, którymi ja się zajmuję, pieniędzy jest mnóstwo. Mówiąc w skrócie, są to miliardy. Mało kto potrafi sobie wyobrazić taką ilość. Także na pewno nie zabraknie ich. Znaczy to nie jest kwestia jakby tego, że my tych pieniędzy mamy. Może umówmy się, że te liczby można sprawdzić w internecie, znaczy to jest, prawda? Znaczy w Fęgu jest 8 miliardów prawdopodobnie, taka jest chyba wielkość tego programu. 37 miliardów, a w rozwoju społecznym 18,8. Ale umówmy się, że właśnie liczby można zawsze gdzieś sprawdzić. I one naprawdę, nie wydaje mi się, że trzeba sobie nimi zaprzątać głowę. Znaczy trzeba wiedzieć, że tych pieniędzy jest dużo i trzeba wiedzieć mniej więcej na co są. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to priorytety to są wdrażanie innowacji, czyli mamy nowy projekt i staramy się, żeby to coś nowego pojawiło się na rynku. Mamy badania i rozwój, czyli zanim stworzymy nowy produkt, w ogóle sprawdzamy, czy on ma prawo zaistnieć, czy na przykład materiały, z których chcemy skorzystać, będą funkcjonować w środowisku tak, jak to sobie wyobrażamy. Czy leki będą działać tak, jak sobie to wyobrażamy. Czyli zanim taki etap wcześniejszy, zanim naprawdę możemy coś sprzedać, musimy się tego nauczyć. To są mniej więcej, tak już mówiąc bardzo proste, w jakimś dużym uproszczeniu badania i rozwój. Są też projekty związane z dostosowaniem firm do wymogów środowiskowych, bo też te wymogi rosną i zarówno przepisy krajowe, jak i unijne wymagają od firm coraz więcej w tym zakresie. To jest gospodarka obiegu zamkniętego, to jest oszczędność energetyczna, tak też mówiąc już w uproszczeniu, plus wszystkie kwestie związane z cyfryzacją działalności, cyfryzacją firmy, cyfryzacją produkcji, cyfryzacją procesów. I to są takie chyba cztery główne komponenty, jakie w przypadku inwestycyjnych projektów ja znam, jakimi się zajmuję. To jest ten poziom, tak? To jakbyś mogły teraz przybliżyć mniej więcej, na co mogą, jak mogą nam pomóc, jakie możliwości daje nam program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego? To kilka słów w tej sprawie. Faktycznie to, o czym mówiła Marzena, to są takie
twarde inwestycje. Natomiast ten Europejski Fundusz Społeczny, który w tej perspektywie właśnie w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na poziomie krajowym jest wdrażany, czyli dystrybuowany, rozdzielany, on uzupełnia, można powiedzieć, te kwestie i koncentruje się na tematach miękkich, ale równie ważnych. Tak? On jest absolutnie istotny dla wyrównywania szans szeroko pojętych na rynku pracy, w edukacji, w zdrowiu, buduje te obszary, tak? Buduje obszar usług społecznych, czy też szkolnictwa wyższego. Jest ogromnie dużo obszarów, na które oddziałuje z tego poziomu jakby krajowego. Natomiast to, o czym też Iwona mówiła, tych programów jest bardzo dużo i my patrzymy na te fundusze jakby z perspektywy właśnie krajowej, w której w przypadku FERSA budujemy różne ramy, budujemy strategie, budujemy programy, natomiast też sporo jakby tych interwencji już tak bardziej bezpośrednio w konkretnych miejscach, czy to w konkretnych szkołach, w konkretnych przedsiębiorstwach, jest również realizowane z regionalnych programów i trzeba na to patrzeć jak na taką dużą, dużą mapę. Natomiast no właśnie kwestie takie związane z budowaniem równości, chociaż one są horyzontalne we wszystkich funduszach, my pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, natomiast ta zasada równości, niedyskryminacji jest absolutnie wspólna dla wszystkich funduszy, natomiast Europejski Fundusz Społeczny no ma jeszcze tę przewagę, że nie tylko realizuje właśnie takie kryterium horyzontalne, ale też jakby faktycznie inwestuje w to wyrównywanie szans. I szeroko też o tym trzeba myśleć, bo to nie jest tylko wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, chociaż ten temat dzisiaj być może jest dla nas kluczowy, ale także kwestie na przykład niedyskryminacji, kwestie osób ze szczególnymi potrzebami, kwestie osób z niepełnosprawnościami, ale także wszelkich innych grup, które na przykład na rynku pracy bywają w gorszej sytuacji, osoby starsze, migranci. No jest masa takich obszarów, w których właśnie ten Europejski Fundusz Społeczny ma ogromną rolę do odegrania. Dziękuję. Gdzie jeszcze jakieś mamy pieniądze unijne? Tak, no, czy oprócz tych dwóch programów, jeśli chodzi o politykę spójności, no to mamy jeszcze też te programy takie na poziomie krajowym dotyczące technologii cyfrowych. To jest następca programu Polska Cyfrowa, czyli teraz wszystko się nazywa, bo Komisja Europejska tak sobie lubi upraszczać. Jednym z uproszczeń jest to, że co perspektywę te programy mają się nazywać inaczej. I były programy operacyjne, a teraz to się nazywa Fundusze Europejskie na przykład na rozwój cyfrowy. I tam właśnie są te działania dotyczące ICT. Mamy też fundusze europejskie na infrastrukturę, kulturę, środowisko, jeżeli nie mylę rozwinięcia tego skrótu. To jest program Phoenix. Mamy też nadal program dla fundusze europejskie dla Polski Wschodniej, ale mamy też, tak jak tutaj Iwona już powiedziała, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, to jest poprawna nazwa, ale ja nie wiem, czy ja powinnam w ogóle o nim mówić, bo jak się patrzę w mediach, to tak jak kiedyś się mówiło o polityce spójności, o umowie partnerstwa, to teraz się mówi głównie o KPO i mam wrażenie, że wszyscy już wiedzą wszystko o KPO, włącznie z tym, kiedy był złożony, zmieniony ten program, natomiast ten plan. Natomiast to jest tak, że Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to jest taki instrument wymyślony przez Komisję Europejską, żeby pomóc krajom w szybkiej odbudowie po pandemii COVID-19. Z założenia no to miały być właśnie te wszystkie działania, które w różny sposób pomagają gospodarkom krajów się podnieść po tym, co się wydarzyło od początku pandemii w zasadzie. Ale zanim się na dobre rozpędził ten Krajowy Plan Odbudowy, no to nastąpiła wojna w Ukrainie, nastąpił duży kryzys gospodarczy, pojawiła się ogromna inflacja i już powstał kolejny jakby element i plany wszystkie były zmieniane i dostosowywane do tego, co teraz się dzieje.
Czyli teraz były dostosowywane do tego, żeby jak najbardziej przejść na tą zieloną gospodarkę, odciąć się od surowców, od zależności energetycznej od Rosji między innymi. Ale ten plan, Krajowy Plan Odbudowy ma bardzo szeroki zakres. On ma wiele komponentów. Zaczynaliśmy, ja na co dzień pracuję w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej w Departamencie Strategii, więc jak zaczynaliśmy pracę nad tym programem, to chyba były 4 na początku te komponenty. Ostatecznie było 5, a teraz już mamy 6, bo one nie mają numerów, mają litery od A do F. I w zasadzie w każdym tym komponencie można znaleźć działania takie mające, takie właśnie równościowe, mające na celu wyrównywanie w różny sposób szans. Komponent A dotyczy odporności i konkurencyjności gospodarki. Komponent B to jest zielona energia. C to są właśnie te technologie cyfrowe. E transport. I komponent F to jest komponent dotyczący generalnie warunków do dobrego wdrażania tego Krajowego Planu Odbudowy. On jest taki, tam nie ma żadnych inwestycji w tym akurat komponencie, natomiast tam są działania związane z sądownictwem, ale również z komitetem monitorującym Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności. I to, o czym mówiły ekspertki z Lewiatana, te zasady równościowe, one są horyzontalne dla wszystkich funduszy, więc one są horyzontalne również dla Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Ja mogę długo KPO, tak, ale nie chcę zdominować. Ja dziękuję za te wypowiedzi. Małe faux pas, bo jeszcze nie było nagrania i ci, którzy oglądają, mogą nie wiedzieć, to ja się jeszcze raz przedstawię, Iwona Janicka, a więcej reprezentuję Kongres Kobiet właśnie w programie Rozwój Społeczny w Komitecie Monitorującym. I od pewnego czasu też jakby nie było, pilnuję tych zasad horyzontalnych. Horyzontalne, czyli właściwie one obowiązują zero-jedynkowo. To nie ma tak, że można sobie mniej lub bardziej, musimy domagać się tego, aby każdy projekt, przedsięwzięcie było w tym przypadku spełniało, bo tych zasad jest kilka, więc ja może je wymienię dla porządku, czyli zasada zrównoważonego rozwoju związana z ochroną środowiska i tak zwanym do not significant harm, czyli nie czyń poważnej szkody. I nie będę się w tej chwili zagłębiać. Mamy zasadę związaną z zasadą niedyskryminacji. Tutaj mamy bardzo wiele przesłanek, w tym niedyskryminacji ze względu na płeć, a także zasadę dostępności, czyli wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Także w kontekście tej niepełnosprawności mamy warunek, którym trzeba spełnić każdy beneficjent, czyli każdy wnioskodawca, związaną z respektowaniem konwencji o ochronie praw osób z niepełnosprawnościami. Mamy właśnie zasadę gender mainstreaming, czyli w polskiej nomenklaturze to jest promowanie równości szans kobiet i mężczyzn, ale jak tak wnikniemy w regulacje unijne, to nie chodzi o równość szans, tylko o równość. I to jest troszeczkę inne określenie, które widzimy. No i zasada nowa, aczkolwiek obowiązująca od dawna, czyli respektowanie praw podstawowych, całej karty praw podstawowych. I do tego teraz chciałam nawiązać, bo mamy tutaj ekspertkę, która może nam też powiedzieć, ale zapraszam później, pociągnięcie tego wątku, to czy administracja, ta publiczna, krajowa, samorządowa, jest w stanie sobie sama z tym poradzić, czyli z tym respektowaniem praw podstawowych, praw człowieka, z zasadą równego traktowania. Gdzie widzicie może takie obszary, w których ta współpraca mogła się odbywać? Justyna, może ty masz jakiś pomysł, bo wiem, że na poprzednich panelach już była o tym dyskusja i macie trochę postulatów, a my zastanowimy się, czy to w funduszach unijnych się gdzieś ujmuje. Witam Państwa. Postulaty i rozwiązania właściwie. Tak, witam Państwa. Halo, halo, o, teraz jest dobrze. Tak, ja reprezentuję Instytut Miast Praw Człowieka, który powstał formalnie, oficjalnie w grudniu 2022 roku. Powiem dosłownie dwa zdania, bo nie wiem, czy Państwo znacie naszą fundację. Instytut powstał na kanwie takiego projektu Standard Minimum Praw Człowieka w Samorządach Lokalnych, który był realizowany pod skrzydłami Związku Miast Polskich, Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania.
Jakby na kanwie tego projektu zdecydowałyśmy się kontynuować pracę nad standardami minimum praw człowieka, w ogóle nad prawami człowieka i założyłyśmy wspólnie z kilkoma ekspertkami nasz instytut. No to jest bardzo, bardzo szybka, krótka historia, ale bardzo dynamiczna. Powiem w skrócie to, co najistotniejsze. Nasz instytut współpracuje z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej i głównym celem, zadaniem instytutu jest wdrażanie w miastach w Polsce ramy praw podstawowych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która to agencja bardzo mocno wspiera nasze miasta, chce wspierać nasze miasta i nas w Polsce w tym działaniu. Miasto Praw Człowieka to nie jest w zasadzie jakaś bardzo konkretna certyfikacja, to jest kierunek, do którego chcemy i powinniśmy dążyć. I taki status posiadają już miasta w Europie. W Polsce na ten moment jeszcze nie, natomiast głównym celem i naszym zadaniem w instytucie jest jakby zaproszenie do poznania tej ścieżki, do wdrożenia ramy w PRA i też tutaj Państwa zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. On jest już przetłumaczony specjalnie na okoliczność tutaj naszych działań na język polski przez Agencję Praw Podstawowych. To jest taki dokument, który chcemy zaaplikować w miastach, ale też oczywiście jest on możliwy do zaaplikowania w biznesie. To nie dotyczy tylko samorządów. To jest pewien proces opisany przez ekspertów, ekspertki, którzy już jakby zawarli w tym dokumencie swoje doświadczenia i na czym ten proces powinien polegać. To są właściwie rekomendacje, rekomendacje do zobowiązań, które dane miasto chciałoby przyjąć i to będą pewnie różne zobowiązania, bo przecież miasta są jakby na różnych etapach, w różnych momentach dążenia do wdrażania tych polityk równościowych, do osiągnięcia celu, jakim jest bycie miastem praw człowieka. Czyli zobowiązania, takim zobowiązaniem może być na przykład Agenda 2030, tak, no, którą tutaj też w biznesie aktywnie wdrażamy. To struktury, które są bardzo istotne, czyli zespoły, ludzie, eksperci, specjaliści w urzędach, w instytucjach, w organizacjach, którzy no będą wiedzieli przede wszystkim, czym są prawa człowieka, bo to